Nocny klub. Dobrze, żeś uciekł z tego klubu, dziecko. Przestań. Bo ja chcę umrzeć, dlatego chcę. Ofiar jest co najmniej 15 obcokrajowców, choć ich narodowości na razie nie podano. Dotychczas nasze MSZ nie ma wiadomości, by wśród nich byli Polacy, powiedziała rzeczniczka resortu Joanna Walda. Doktor Monika Bartoszewicz z Akademii Finansów i Biznesu Bistula powiedziała, że zamachu, do jakiego doszło w Stambule w noc sylwestrową, nie należy się spodziewać. Zaznaczyła jednocześnie, że należy być niezwykle ostrożnym, jeśli chodzi o analizy ataków w Turcji. Władze turowskie kontrolują przepływ informacji. My tak naprawdę w dalszym ciągu wiemy bardzo mało. Główną wiedzę czerpiamy z oficjalnych informacji udzielanych dość skąpo jednak przez rząd turecki. Kontrola mediów a tutaj było tyle bankietów tureckich w Warszawie i w Pałacu Kultury był koncert czterogodzinny. Narzędziem walki politycznej o obosiecznym ostrzu. Takie zdarzenia jak zamach w Stambule mogą rozgrywać się zarówno organizacje stojące za atakiem, jak i władze tureckie. W pobliżu stolicy Indonezji prom pasażerski płonął. No tak, oni ciasteczka dają na bankiet. Co oni jedzą, ci Turcy? Bez sensu. Tak, oni na słodko. Oni wszystko na słodko. No ale ty to lubisz przecież. Tak ocenia w rozmowie z Polskim Radiem prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej i ekspert ONZ Wojciech Wilk. Od kilku lat centrum pracuje z uchodźcami w Libanie przy granicy z Syrią. Także może być niespokojnie z tymi. Trzeba będzie znowu obozy koncentracyjne robić takie, żeby ich gromadzić i zamykać. To lepiej mi trumnę załatw, a nie pieprzoty. Po co? Baby chce żyć. Zobacz, jak siedzi. Nie, ja chcę umrzeć. Nie. Dlatego kupuję tabletki. Następne.